Drodzy mieszkańcy, zapewne wszyscy zauważyliście, że rozpoczęły się prace na naszym pionkowskim Manhattanie przy ulicy Sienkiewicza. Niestety, te prace potrwają przez 3 miesiące i będą utrudnienia zarówno dla tych, którzy sprzedają, jak i dla wszystkich naszych mieszkańców, którzy do tej pory z naszego pionkowskiego Manhattanu korzystali. Zaplanowaliśmy, że ukończymy wszystkie prace do końca listopada, tak abyście Państwo mogli przed świętami zrobić już zakupy w nowym, ulepszonym naszym pionkowskim ryneczku. W tej chwili możemy robić zakupy przy ulicy Legionistów, gdzie część sprzedających przeniosła się. Mam nadzieję, że te chwilowe utrudnienia spowodują jednak to, że w przyszłości będziemy szczycić się naszym miejskim ryneczkiem, a nie się jego wstydzić. Pomimo utrudnień związanych z przebudową, w dalszym ciągu funkcjonują pawilony handlowe znajdujące się wokół targowiska oraz hala owocowo-warzywna w bezpieczny sposób odgrodzona od placów budowy. Szanowni Państwo, bardzo nam zależy na tym, żeby pionki były zielone. Pionki będą zielone, jeżeli wykorzystamy swoją szansę, jaką daje nam projekt pod nazwą Zielone Pionki. Projekt realizowany wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jak Państwo widzicie, możemy jego efekty zobaczyć wzdłuż Alei Jana Pawła II, na Placu Konstytucji, czy już za chwilę, niedługo otwartych pionkowskich błoniach. Ale to nie wszystko. Staraliśmy się wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta, a szczególnie z Wydziałem Inwestycji, pracować tak, aby te pieniądze, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, traktować oszczędnie i gospodarnie. Zaoszczędziliśmy prawie 1 000 000 zł. Dzięki temu podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska aneks i będziemy realizować następne czy dalszą część pionkowskich błoni. Będą one zlokalizowane naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Niepodległości. Mam nadzieję, że ten teren, który zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku, będzie podobnie wykorzystywany przez Państwa, jak te, które już oddaliśmy do użytku. Mam nadzieję, że dzięki temu pionki zyskają na wizerunku, ale przede wszystkim na atrakcyjności, a tak naprawdę robimy to dla Państwa, żebyście mieli gdzie odpocząć, gdzie spotkać się z dziećmi, z wnukami, gdzie spędzić swój czas. Mam nadzieję, że ta realizacja również przypadnie Państwu do gustu. Czwartego września na Placu Konstytucji odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania organizowanego przez prezydenta RP od 2012 roku. Jego celem jest propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kultury i poczucia narodowej wspólnoty. Podczas poprzednich edycji czytano klasykę polskiej literatury, między innymi Quo Vadis Henryka Sienkiewicza czy Wesele Wyspiańskiego. W tym roku w kilkuset miastach w Polsce czytano Moralność pani Dulskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Dramat, który na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury. Pomimo upływu lat prezentuje on wciąż aktualne treści i obraz ludzkich ułomności charakteru. Wszystko się ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale wie ciocia, że to będzie twardo. Do Tadrachowej. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt wielmożna pani. Taki już teraz świat. Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Tegoroczne Narodowe Czytanie w naszym mieście tradycyjnie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, która do czytania utworu zaprosiła pionkowskie stowarzyszenia.
Dzięki zaangażowaniu pionkowskich morsów, pszczelarzy Puszczy Kozienickiej czy Stowarzyszenia Motocyklowego można było na nowo odkryć moralność pani Dulskiej. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli tegoroczną edycję wydarzenia. Za nami 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach stara się brać udział w tym wydarzeniu co roku. Jest ono w całej Polsce, dlatego i naszego miasta nie mogło na tej mapie zabraknąć. W tym roku była to moralność pani Dulskiej. Zaprosiliśmy do współpracy fantastycznych ludzi ze stowarzyszeń, które działają w Pionkach. Ludzi bardzo chętnych do współpracy, bardzo otwartych, bardzo odważnych. Mamy nadzieję, że wszystkim bardzo się podobało. My bierzemy się do pracy, bo za rok kolejne Narodowe Czytanie. Już nie możemy się doczekać wiadomości, co to będzie za lektura. Na pewno się szybko z Państwem podzielimy tą informacją, jeżeli tylko będziemy wiedzieć. Zapraszamy za rok. Serkul, czyli koło rzeźby Andrea Lomanco, już od paru tygodni stoi w Pionkach, ale przyszedł czas, żeby ją oficjalnie udostępnić w obecności rodziny, przyjaciół, znajomych i tych, którzy pomogli w jej montażu, przygotowaniu, odtworzeniu i realizacji. To jest spotkanie, które moim zdaniem jest potrzebne, konieczne, wręcz niezbędne, żeby każdy rozpoczęty projekt kończył się w sposób miły i sympatyczny. Taki zwyczaj wprowadzamy w Pionkach i mamy nadzieję, że będzie on obowiązywał zawsze. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować autorowi. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że jego praca stanie się symbolem Pionek. Mówi się o niej już różnie. Mówi się, że jest to brama do innego wymiaru. Andrea mówi, że jest to pierścień, który łączy niebo z ziemią, bo i tu jest zakotwiczony i stanowi pewien symbol tego współdziałania. Dla mnie jest to przede wszystkim artystyczny wyraz ludzkiej myśli i postawy, która prezentowana jest przez każdego z nas w sposób odrębny, ale nie każdy ma talent, żeby wyrazić to w sposób artystyczny. Bon, cette aventure a été très très belle jusqu'à aujourd'hui encore. Bon, alors cette aventure, comme je disais, elle était très belle parce que ça a mobilisé beaucoup de personnes autour de cette sculpture. Et finalement, le résultat a donné qu'elle s'est implantée ici dans votre ville à Pionki. Voilà. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas une sculpture figurative, comme cette belle danseuse qui nous séduit tous les matins quand on vient à Pionki, mais c'est une sculpture abstraite. Donc cette sculpture abstraite, elle est représentée sur une base qui est le cercle dans l'espace, et le cercle est une forme parfaite, dont j'ai travaillé avec cette forme pour réaliser la sculpture que vous voyez. Il vaut mieux que, pour dire simple, cette sculpture pourrait donner le lien entre le ciel et la terre comme une alliance. Et après, c'est vous, seul et librement seul, que vous pouvez interpréter. Voilà, ça c'est l'ordre de l'art en général. En tout cas, merci. Je crois que je suis devenu membre de cette ville aussi, maintenant que j'ai posé une sculpture. Et je suis très heureux d'être parmi vous dans cette ville et en Pologne. Merci à vous tous. Podziękowaliśmy artyście za wspaniały obiekt, który został miastu podarowany przez niego. Podziękowaliśmy tym wszystkim, którzy się włączyli aktywnie i finansowo wsparli i organizacyjnie całe to przedsięwzięcie. Myślę, że przy następnych okazjach będziemy mieli możliwość również dziękować niektórym tym samym osobom, może innym. W każdym razie nie przestajemy, realizujemy projekt rzeźby współczesnej w Pionkach, kreowania parku rzeźby, który będzie rozproszony po całym mieście i tylko się cieszyć. Bardzo się cieszę, że nasze miasto jest upiększane przez piękne rzeźby, ale te rzeźby, gdyby nie postawa pana Zbigniewa Belowskiego, na pewno nie zapoczątkowane zostałoby to w ogóle w przestrzeni miejskiej.
To dzięki radnemu miasta Zbyszkowi Belowskiemu mamy możliwość cieszyć nasze oczy, chwalić się miastem i pretendować do znacznie wyższych aspiracji niż tylko mało miasteczkowego miasta Pionki. Bardzo się cieszę, że mogłam również współuczestniczyć i pomagać Zbyszkowi i mentalnie, i organizacyjnie, bo to bez jego zaangażowania nie mielibyśmy tutaj takich pięknych wydarzeń. I mam nadzieję, Zbyszku, że będąc na emeryturze, nie zabraknie ci wigoru, pasji i będziemy jeszcze wiele okazji mogli tutaj świętować w mieście. Nieznajomi to film w reżyserii Tadeusza Śliwy, który można było obejrzeć podczas plenerowej projekcji na tarasie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Radomskiej 1. W czasie oglądania filmu można było rozgrzać się gorącą kawą czy herbatą lub skosztować pysznych ciast i deserów serwowanych w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Piątego września, już po raz trzeci w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, odbył się festyn dla życia i rodziny. Rozpoczęła go uroczysta msza święta, na której pierwszoklasiści mogli poświęcić przybory szkolne. Tuż po zakończonej liturgii, na placu parafialnym, rozpoczęła się zabawa z mnóstwem atrakcji. Szczęść Boże, dziś po raz kolejny, trzeci raz rozpoczęliśmy przy naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski festyn rodzinny, który koncentruje się w sposób szczególny z takim nastawieniem dla dzieci i młodzieży, ale też i całych rodzin. W tej chwili znajdujemy się na placu przykościelnym, gdzie dla dzieci odbywa się przedstawienie teatralne o postaci Jonasza, przygotowane przez Teatr Eden w Wieliczce, ale też i w międzyczasie mamy wiele innych atrakcji, chociażby dmuchańce, zjeżdżalnie dla dzieci, czy też dla dorosłych, wiele atrakcji związanych chociażby z wystawami, które zostały zorganizowane przez leśników, pszczelarzy, rękodzieła wytwórni pań, które tutaj podjęły prace takie ręczne, wyrabiając różnego rodzaju rzeczy z różnych materiałów, ale też i mamy loterię fantową, z której wsparcie, zysk przeznaczamy na organizację też i dla dzieci i młodzieży obozu zimowego w tym roku. Degustacja miodu i warsztaty robienia świeczek z węzy przyciągnęły wielu amatorów pszczelich wyrobów. Na stoisku nadleśnictwa można było wziąć udział w ciekawych quizach i edukacyjnych zabawach. Pod namiotem Miejskiego Ośrodka Kultury czekało oblegane przez najmłodszych malowanie twarzy. Powiedz mi, co ci się najbardziej podoba na festynie? Malowanie twarzy. A co sobie wymalowałeś dzisiaj? Pirata. Chętni mogli uczestniczyć w pokazie mydlanych baniek przygotowanym przez pracowników ośrodka, a także własnoręcznie stworzyć bańkowy pokaz. Wszystko jest fajne. A szczególnie coś takiego? Szczególnie to... Nie wiem, po prostu wszystko zwiedziłam i wszystko jest fajne. A widziałam, że bardzo dużo teraz puszczasz baniek. Tak, bo to jest fajne. Pogoda dopisuje, najważniejsze. Wiele atrakcji tak naprawdę, więc tak. Tutaj duży ukłon tak, dla księdza proboszcza za organizację, no bo naprawdę bardzo fajna cyklisza, tak już w sumie kolejna impreza. Uczestniczycie co roku? Tak, co roku, trzeci raz z rzędu. Na zgłodniałych uczestników czekało stoisko rycerzy Kolumba, gdzie serwowano grillowe przysmaki. Podczas festynu każdy mógł skorzystać z obecności rachmistrzów spisowych i wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Dowody, dowody, co się kołem toczy, za tobą ja się tu, co masz czarne oczy, za tobą ja się tu, co masz czarne oczy. Żywiołowy koncert góralskiej kapeli zakończył niedzielne popołudnie i tegoroczny festyn.
słodkie winecko na piście. Jak widać, atmosfera jest bardzo dobra. Dużo osób przybyło na festyn i z tego się cieszymy. I zapraszamy też i za rok, ale wcześniej w październiku na Pionkowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. W środę 8 września na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach wystąpił zespół Powidoki. Powidoki to duet, który tworzą wokalistka Lena Fischer i pianista Maciek Pyc. Duet oparł swój repertuar na kultowych polskich piosenkach, nadając im nowe życie we własnych, często zaskakujących aranżacjach. Gdy cały świat wokół śpi. Koncerty zespołu są nie tylko sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale przybliżają też czasy świetności polskiej piosenki młodym pokoleniom. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły. Wieloletnie doświadczenie koncertowe, festiwalowe i telewizyjne muzyków oraz ich współpraca z czołówką polskiej branży muzycznej zapewnia pełen profesjonalizm, gwarantując niezapomnianą atmosferę, która uatrakcyjni każde wydarzenie. Występ zespołu rozpoczął cykl działań w ramach projektu Poetycka Jesień. Jest to nowa propozycja opracowana przez Miejski Ośrodek Kultury, mająca na celu propagowanie poezji i działań z nią związanych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków powiatu radomskiego. Witamy wszystkich. Nazywamy się Powidoki, Maciek Pyc, Lena Fischer. Bardzo lubimy i gramy stare polskie piosenki i chcielibyśmy edukować młode pokolenie tym, że polskie piosenki są niesamowite, wartościowe i pokazywać, jaka jest wartość polskiej muzyki. Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie do Pionek. Ja jestem u siebie, bo stąd pochodzę. I chcieliśmy podziękować wszystkim, całej ekipie MOK-u za świetną organizację koncertu, pani dyrektor Agacie Chmielewskiej, chłopakom tutaj Marcin Góralski, Andrzej Tomczyk, wy chłopaki. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że to nie był nasz pierwszy i ostatni raz w Pionkach z tym projektem. Myślę, że do zobaczenia. Drodzy mieszkańcy, wiele się dzieje w przestrzeni publicznej naszego miasta, ale chciałbym, żebyście Państwo pamiętali o tym, że jesteśmy w stanie trwania Narodowego Spisu Powszechnego. Być może nie wszyscy Państwo wiecie, ale Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkiem dla każdego z nas. Każdy z nas powinien wziąć udział w tym spisie. Jesteśmy po to, żeby Państwu pomóc.
Mamy czas tylko do końca września i niestety, kto nie weźmie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym, może zostać ukarany grzywną. Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom państwa i namawiamy was do tego, żebyście wzięli udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Jesteśmy do waszej dyspozycji. W naszym mieście działa 7 rachmistrzów oraz 2 pracowników urzędu, którzy są do państwa dyspozycji. Każdy z państwa może dokonać obowiązku spisowego poprzez oczekiwanie we własnym domu na wizytę rachmistrza terenowego lub mogą się państwo udać do naszego urzędu codziennie od godziny 7.30 do 15.30. Jeżeli chcieliby państwo potwierdzić tożsamość rachmistrza terenowego, zapraszamy również do kontaktu z naszym urzędem.